Bagaż odnaleziony to tytuł projektu realizowanego przez 10 nowochódzkich seniorów we współpracy z artystami, którzy zajmują się sztukami wizualnymi. Moja mama pochodziła z ulicy Kmiecej tu w Czyżynach, a ojciec pochodził z ulicy Wężyka, też w Czyżynach. I tam właśnie miał swój warsztat kowalski, miał czeladników i to był mistrzem kowalskim za dawnych czasów. Tutaj w ogóle w Czyżynach mieliśmy 14 hektarów. To wszystko pod hutę zebrali i za to nic nie płacili. Ojca praca poszła na marne, bo myśmy nic nie skorzystali z tego. Tu, gdzie miejska rada stoi, mieliśmy, gdzie uczelnia, tu polaśmy mieli, tu, gdzie lotnisko. To była zamożna wieś. Ja chodziłam do gimnazjum, do sióstr Klarysek w Krakowie, na Grodzką ulicę. I w ten czas jeszcze dojeżdżałam ciuchcią z Kocmyrzowa, ale rozmogiły. I był specjalny wagon dla uczniów. A tak tu w ogóle ludzie byli, bardzo zgodnie żyli, przede wszystkim no moje siostry to tam właśnie wtedy robili różne dożynki, niedożynki, bo to taka była wieś podkrakowska jeszcze, nie było miasto, tylko wieś podkrakowska była. No brat miał dom też tutaj, gdzie jest tu ta szeroka taka droga do tego, na lotnisko tam, to właśnie w tym miejscu miał to też zburzone. No drugi brat miał tutaj, gdzie piekarnia była w Czyżynach, to też jest zburzone, także że wszyscy, no zresztą przede wszystkim już wszyscy nie żyją. Ja byłam najmłodsza, no to się jeszcze, a tak to... Idea zorganizowania konkursu na skrzydłach historii wyszła z Rady Dzielnicy 14. Zwróciliśmy się do uczniów nowochódzkich gimnazjów i kilka drużyn odpowiedziało na naszą ofertę, a Rada przeznaczyła 5 000 zł na atrakcyjne nagrody, jakie są przeloty nad miastem. Co, i teraz przygoda z samolotami się skończy, czy w jakiś sposób będziecie to kontynuować? W przyszłym roku możliwe. Czy ktoś już leciał wcześniej samolotem takim pasażerskim? I co, tak samo jest, czy...? No, może trochę mniej trzęsie. Słuchaj, to pierwszy raz na lotnisku? Tak. I pierwszy lot samolotem? Tak. Podobało ci się? Tak. Który samolot ci się najbardziej podobał? Ten, którym leciałem. No i co, będziesz w przyszłości pilotem? Tak. Ciśnienie w cieczach, ciśnienie w gazach, a mnie to wszystko aż wprost przeraża. Mama wciąż mówi, ucz się fizyki,
serce i luz. Oh yeah, pod koniec roku w domu panika, że w mojej głowie tylko muzyka, a ja już mam dość tej całej nauki. Lepiej posłuchać.